Pejzaże, portrety, fotografie czy rzeźby to tylko część dzieł sztuki artystów z Polski i regionu, które będzie można kupić podczas sobotniej aukcji w Biurze Wystaw Artystycznych w Jeleniej Górze. Znajdziemy tu takie nazwiska jak Miliński, Mielęcki czy Kołodziejczyk. Hitem aukcji sztuki współczesnej będzie obraz Edwarda Dwurnika i dwa pastele Jana Dobkowskiego. Ciekawostek jednak jest znacznie więcej. Są to przedwojenne pejzaże z okolic Karkonoszy, także to też jest coś takiego dla wielbicieli realistycznych pejzaży, takich, które zdobią domy w starym stylu. Także takie obrazy mamy również, ale także, na co też nigdy nie mieliśmy odwagi, sztukę użytkową. Pokażemy szkło artystyczne, będzie można kupić nawet komplet talerzyków deserowych, czy też lampy. Do piątku można oglądać prace przekazane na licytację i wybrać te wyjątkowe. Zakup takiego obrazu czy fotografii, tu gdzie fantastyczne nazwiska, czy rzeźby chociażby Lisia Zająca, to jest na pewno dobra inwestycja. Nie tylko w formie takiej, że być może za jakiś czas to będą obrazy, fotografie czy rzeźby warte dużo więcej, bo niektórzy w ten sposób o tym myślą, ale po prostu inwestycja w to, żeby obcować ze sztuką. Wśród prac znajduje się także zdjęcie zmarłej w zeszłym roku Ewy Andrzejewskiej. Dochód ze sprzedaży tej fotografii będzie przeznaczony na wydanie kolejnego katalogu jej twórczości, portretów, które wykonywała na ulicy Daszyńskiego 10 przez wiele ostatnich lat. Wylicytować będzie można 86 prac 40 artystów. Kolekcjonowanie i posiadanie dzieł sztuki nobilituje, świadczy o dojrzałości kulturowej, o wielkiej świadomości. Zawsze wzbudzało to ogromne fascynacje, bo jest to wyraz umiejętności ludzkich. Promowanie sztuki i możliwość, jaką mają mieszkańcy mieć dzieło we własnym domu, to jest rewelacja moim zdaniem. I to jest świetny pomysł, który mam nadzieję, że się na dobre przyjmie tutaj. W BWA. Część dochodu z licytacji przeznaczona zostanie na działalność statutową BWA.